Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was i nie, to nie jest mój błąd, to nie jest błąd montażowy, że moje usta nie zgrywają się z tym, co się dzieje na ekranie i no, kurwa, no, że mówię inaczej na kamerze niż mówię naprawdę, ponieważ niestety zdarzyła się rzecz straszna. Jeżeli śledzicie mojego Instagrama, to zdążyliście już o tym przeczytać i poświęcić parę godzin na wyrażenie swojego żalu, a także zinternalizowanie całego tego bólu. Niestety oszukał mnie mój komputer do nagrywania. To jest rzecz, która zdarza się mniej więcej, nie wiem, raz na rok, ale randomowo, spontanicznie, akurat wtedy mój mikrofon postanowił się spieprzyć i to w stopniu niestety nieodzyskiwalnym, ponieważ brzmi tak. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, tutaj... Nie jestem w stanie tego w żadnym stopniu doprowadzić do używalności. Stało się to na całym godzinnym i 20-minutowym nagraniu finału GTA San Andreas, chociaż tam na szczęście mam save'a, więc sobie nagram finałową misję jeszcze raz, oraz na calutkim 40-parominutowym odcinku Dying Light'a. Dlatego też stwierdziłem, że zrobię tak. Wypuszczę ten odcinek Dying Light'a i eksperymentalnie nagram komentarz po fakcie. Jakby oczywiste jest to, że nie będę starał się, nie wiem, wypowiadać tych samych słów, które mają tutaj miejsce i tak dalej, no bo to jest niemożliwe. Dlatego sobie posiedzimy tutaj i pogadamy na tematy kompletnie niezwiązane. Ja oczywiście mam gameplay przed sobą, widzę go na żywo. Teraz sobie biegam po tych całych jakichś elektrycznych rusztowaniach z kablami. Przed chwilą tutaj nawet mówiłem o tym, że komentowałem fakt, że narzekacie, że nie gram w nocy, a ja powiedziałem, że mam tajne informacje na temat tego, że w dwójeczce prawdopodobnie będę o wiele więcej czasu w nocy spędzał, ponieważ grając w wersję pokazową całą noc potrafiłem sobie przegrać i ani chwili nie omijałem. Nie przesypiałem żadnej nocy, która mnie wtedy dotknęła. Ale dobra, nie o tym. Tak więc mamy dzisiaj trochę dziwny przypadek. Nie wiem, czy będę tutaj z wami siedział pełne 46 minut, czy po prostu w pewnym momencie was nie opuszczę, kiedy już jakby docieram do ostatnich cutscenek, jakie mają miejsce, bo tutaj kończymy lekkim fabularnym wejściem, ale zanim się do tego dobiorę, to tutaj, jak widzicie, najpierw robię tamę, robię rzeczy, które się tutaj w środku dzieją, przywracam prąd. Więc zobaczymy, jak to pójdzie. Będę pewnie trochę gadał głupoty i dookoła tutaj tematu chodził, a też trochę patrzył się na gameplay, który mam przed sobą, ponieważ no, z jednej strony fajne rzeczy się tutaj dzieją, z drugiej strony nie chciałem nagrywać tego jeszcze raz, bo po pierwsze nie dam rady nagrać tego jeszcze raz. Nie da się tak łatwo cofnąć save'a w Dying Light'cie. W ogóle się chyba nie da. O, i mamy tutaj oczywiście przyjaciela Eusebiusza, kolejnego dojebanego wielkiego pancerznego chuja, który próbuje zepsuć nam życie kamieniami i swoimi długimi łapami. Tak więc trzeba sobie z nim poradzić. No i co? No i tak się dzisiaj pobawimy. Jakby to z powrotem obudzi we mnie paranoję sprawdzania jakości nagrania tego mikrofonu przez najbliższe pewnie 30 dni co najmniej, a szczególnie jak będę zaczynał jakieś nowe, większe, ważniejsze odcinki, jak pierwszy epizod Dying Light'a i tak dalej. Dwójeczki oczywiście mam na myśli. No ale cóż, zdarza się. No, wpadłbym na to, co się dzieje, gdyby tylko nasłuch brzmiał tak samo, a niestety mój nasłuch, uwaga, bum, kurwa, spadłem do dziury. Jak to się stało? Nie wiem, ale tylko ja jestem chyba zdolny do tego, żeby się wjebać do jakiejś dziury, nawet nie wiedząc o jej istnieniu tam, wycofując się przed Eusebiuszem oczywiście. Tak więc no, zostałem totalnie oszukany i moja załamka, kiedy wrzuciłem pliki do programu do montażu, była przeogromna, jak możecie się domyślić. W każdym razie, mamy tutaj przywrócić zasilanie w tamie, jak dobrze widzicie. Ja oczywiście w moim wielkim nieogarze, który widzę dopiero teraz, po fakcie, kompletnie znowu zignorowałem wyznaczniki mojej misji, ponieważ jakby miałem nacisnąć przycisk, nie? Miałem przywrócić prąd. A widzę z wielkiego chuja, no to go będę bił, no! Jak każdy facet tutaj się pewnie niechlubnie przyzna, tak to się zwykle kończy. Nie, czekaj, co? Nie, bo to sugeruje jakby interakcję pomiędzy mężczyznami. Dobra, wiecie co? Nieważne. Kompletnie nie skup... Przepraszam, nie skupiłem się na moim głównym celu, tylko zacząłem sobie kminić, w jaki sposób załatwić tego wielkiego grzmota, bo niewątpliwie będzie on mi w czymś przeszkadzał. Tak naprawdę, jak za chwilę zobaczycie, nie było to w 100% konieczne, ale jakby jak często ja w moich filmach robię rzeczy, które są konieczne. To jest dobra okazja do porozmawiania o tym, jak dużo widzę na tym gameplayu w tej chwili, kiedy oglądam go po fakcie, a jak dużo widziałem wewnątrz samej gry, kiedy ja do niej podchodziłem. Tak więc cóż, no, muszę wrócić do góry i kliknąć przycisk. Widzicie minimapę? Przycisk jest obok. Przycisk niekoniecznie potrzebować dużo czasu, żeby go kliknąć. Ja móc kliknąć przycisk bez konieczności walka z tym dużym kolegą. Ale nie no, postanowiłem, hej, kupiłem już te skille, widzowie chcą oglądać więcej gameplayu, to pierdolnę sobie jakieś granaty i będę go bił granatami. Niestety prawda jest taka, że te zombiaki takie bardziej wykokszone w followingu
są trochę potężniejsze, mam wrażenie, w sensie gdzieś w jakimś komentarzu, nie wiem czy pod filmem, czy na grupie widziałem spekulacje, teorie, czy może potwierdzono informację, że te specjalne zombiaki, które znajdują się w Dying Light The Following, są specyficzne, wyjątkowe, można by wręcz rzec, ponieważ, cóż, mają konkretne sposoby, na jakie można je załatwić. Dlatego też mamy te takie, wiecie, przemieńce, przed którymi nawet gra mnie ostrzegała, jak pana tego, jak się, o choler, tak, co z Maćkiem śmialiśmy, że go cholerą nazywaliśmy. On jest dość przejebany, ponieważ rzucaliśmy w niego brońmi i mówiliście tam o różnych strojach, które sprawiają, że broń do nas wraca, kiedy uderza, coś też mówiliście o atakowaniu go, nie wiem, w głowę, żeby mu zdjąć pancerz, dopiero wtedy można go bić. W każdym razie, no, sytuacja jest troszeczkę przesrana, ja sobie tutaj narobiłem dużo granatów i zacząłem w niego rzucać tymi granatami. Za chwilę nawet ogarnę super sprytny sposób na to, jak go zamknąć w jednej pozycji, w jednym miejscu i najzwyczajniej w świecie naparzać granatami w nieskończoność, jednocześnie unikając oczywiście kamieni. Dlatego też, no nie wiem, ta walka jest strasznie przeciągnięta. Nie zastanawiałem się nawet nad tym, czy ja mogę nacisnąć ten przycisk, czy nie mogę nacisnąć przycisku. Kurwa, czuję się, jakbym recenzował swój własny film. Strasznie dziwne to jest. Jakby obiecuję wam, że to nie są odcinki, które ja planuję robić, ani nie mam żadnego skryptu tutaj napisanego, no bo nie będę pisał sobie, nie wiem, scenariusza na 45, 6, 7-minutowy film, który będę odczytywał cały czas. Dlatego oglądam to, co się tutaj dzieje i właściwie komentuję moją własną rozgrywkę. Kurwa, to jest dopiero incepcja. Meta podwójna. Najpierw ja grałem w grę i ją komentowałem, ale straciłem mikrofon, więc ja komentuję to, jak grałem w grę komentując ją. Jeszcze bardziej meta by było, gdybym ja komentował to, w jaki sposób go komentowałem. No i widzicie co? Gra mnie wychujała. Zabiłem go. Poszło 700 granatów, 200 bomb. Została po nim torba. A co ja tutaj musiałem zrobić? Kurwa to! Jebaniec mógłby być na drugim końcu tego pokoju i nic więcej nie musiałbym zrobić, jak podejść, kliknąć i jak zaraz zobaczycie, zeskoczyć do tej jebanej dziury. Ale nie, oczywiście życie miało dla mnie inny plan, nie mogło być tak łatwo. Musieli mnie wrolować w zabicie tego wielkiego grzmota. Zmarnowanie tony zasobów i zarobienie, mam wrażenie, nieproporcjonalnej liczby punktów siły. Tutaj oczywiście te wszystkie dupiaki, zombiaki się porespawnowały, wychodziły z jakichś dziur, w których żyją. A tego, hej, moja kosa, którą tutaj nadaje mi chyba jakieś imię, Monika czy coś. Nie pamiętam, co to mogło być w momencie, że to w ogóle ten odcinek zdecydowanie dobrze sobie radzi z pozbywaniem się ich. Nawet chyba dwa razy ją w tym odcinku naprawiam i udaje im się nie zużyć naprawy. To jest niesamowite. To czuję się jak Elon Musk, któremu rakieta po powrocie na Ziemię się nie rozjebała i nie stracił dziesiątek milionów dolarów. Niesamowite uczucie i jestem wielkim fanem. No tylko, że teraz mamy tutaj niestety taki przydługawy segment, kiedy nie mam do końca pojęcia, co robić, bo nie patrzę na ekran i nie zastanawiam się do końca. Pomyślałem, o cholera, to jest jakoś tam wysiane z boku, nie wiem, co teraz mam ze sobą zrobić. Jakby, gdzie jest przełącznik, który mnie interesuje? No, przełącznik był w jasnym miejscu, kurwa, zaznaczony. Ale co, tam ja sobie tutaj wejdę, pochlastam te zombiaki. No, trochę nie możecie mnie winić, no. A ja sam widzę, jak ładnie się kroi, to trudno mi powstrzymać zachwyty. Ta kosa po prostu dobrze wycelowana w podstawy ich czaszki oddziela ją od reszty ciała i ja jestem mega szczęśliwy, jak to widzę. No ale cóż, trochę się tutaj jeszcze pobujam. Znalazłem za to malowanie do łazika. Łazik, który muszę się naprawdę zająć, bo jakby pisaliście mi w komentarzach, o, to nawet jest coś, co poruszałem w tym odcinku, ale poruszę w tej chwili jeszcze raz. Łazik potrzebuje naprawdę dużo pracy, żeby go porządnie wylevelować. Jest duża szansa, że nie uda mi się w większości skilli odblokować grając w The Following, ponieważ sama fabuła nie jest jakoś chyba super długa, tak mi się wydaje. Jasne, mamy ten wymóg robienia misji pobocznych celem zdobycia zaufania tych wszystkich akolitów, bezlicych i matki, którą spotykamy na koniec tego odcinka, więc koniecznie zostańcie. No ale samych misji fabularnych wydaje mi się nie ma tak jakoś super dużo. Jako, że ja chcę sobie spokojnie jeszcze pograć w tego Followinga, nie mam zamiaru zraszować fabuły, zyskać zaufania i od razu się wpieprzyć na misje fabularne. Chcę odkryć dużo tego świata. Nie mówię tutaj koniecznie, o, to był kurwa pokój, do którego musiałem iść. Niekoniecznie chcę jakby robić wszystkie gniazda przymieńców, przeszukać każde miejsce, ale na pewno chciałbym się zainteresować wszystkimi questami pobocznymi, które tutaj są. Jasne, są tutaj niektóre zadania, które w tej chwili nie przerastają i nawet nie mam zielonego pojęcia, jak się za nie zabrać. A tutaj rośnie poziom wody, jak miło, idealnie, żeby mnie ujebać, albo żebym tutaj nie chciał już wracać za drugim razem.
Ale dużo tych zadań jest takimi standardowymi, Dying Light'owymi. Idź, oczyść okolice, pomóż ludziom. I wiecie co, no może są powtarzalne, może robiłem to już 27 razy podczas grania w tę grę, ale nadal mnie to tak jara. Każdy kolejny zombiak, którego mu potnę głowę, wskoczę po nim. Właściwie wiecie co, teraz już jestem tak potężny, że to teraz do mnie dotarło dopiero. Zastanawiałem się, dlaczego tak właściwie nie skaczę już na zombiaki, nie robię im tych likwidacji, nie staram się jakoś ich ogrywać. A to dlatego, że moja Moniczka tak im po prostu w pierdol spuszcza, że nawet nie muszę się nad tym zastanawiać. Zaraz będziecie mieli idealny przykład tego, dlaczego niepotrzebne mi są zaawansowane techniki na te zombiaki. No, jest to zdecydowanie wokół mojej siły się to kręci. No ale tak, chciałbym jeszcze trochę się pobawić followingiem. Jakby wiem, że tutaj kontentu jest dużo, tylko trzeba sobie troszeczkę samemu tej rozrywki szukać. O, mamy tutaj proszę zbiórka zombiaków. Co się stało? Kadzidło się skończyło. Chłop wypalił wszystko, co wziął ze sobą w plecaku. Ewidentnie modlitwy matki chyba nie były wystarczającym remedium na zarażonych, zakażonych, przemienionych. No i co? No i leży tutaj jebaniec. Widać nawet tą jego sutannę, w której oni się poruszają. Maski tego chyba nie widać. A może ma ściągniętą? Nie wiem. Ale plus dla niego. Swoją drogą, wybaczcie, że ja nie jestem w stanie się tutaj zgrywać z tym, co oni gadają w tej grze, ale mam ją strasznie przyciszoną i trudno mi jest w tej chwili jakby komentować, słuchając tych wszystkich odgłosów i jeszcze łapać momenty, kiedy jakieś postacie dużo mówią, ale teraz coś mówi. Może sobie troszeczkę podgłośnie, będzie to sensowniejsze. Na razie jeszcze nie ma dużej ilości gadania, więc nie jest to wielki problem. Ale tak, pana Kolita się wyjebał tutaj mocno na twarz, ale przynajmniej spriorytetyzował człowieka. Dobra, chyba jest już bezpiecznie. Jezu, co tu się działo? Nie wiem. Powiedział, że musimy już iść i zaprowadził mnie tutaj. Kazał mi wejść i zamknąć drzwi na klucz. Teraz jest martwy. Niech matka błogosławi jego duszę. Chodźmy, Ali. Mówiłeś, że musisz jeszcze coś zrobić, nie? Tak, prawie skończyłem. Muszę tylko coś jeszcze poprzełączać. Popilnuję cię, gdy będziesz to robił. Gotów? Tak. Chodźmy. Im szybciej dokończymy, tym lepiej. Dobra, koleżka tutaj nie do końca jestem pewien, czy jest elektrykiem, czy może jest raczej jakimś, pracownikiem kostnicy, ochroniarzem supermarketu, ewentualnie hydraulikiem. Wydaje się być nie do końca kompetentny we wszystkich zadaniach, jakie wykonuje, ale dobra, nie będę aż tak bardzo się nad nim znęcał. Teraz będę go musiał troszeczkę bronić przed wiralami, kiedy on będzie naprawiał całą tą stację. No ale wracając do tego, co mówiłem. Łazik potrzebuje naprawdę dużo pracy, żeby go jakoś więcej rozwinąć. Poprzednio, kiedy grałem, dołączył do mnie Maciek na jakby ten czas robienia wszystkich misji pobocznych w Dying Light'cie. To było mega fajną zabawą i teraz wiele z was prosi o powrót Maćka, ale prawda jest taka, że wtedy to było możliwe, dlatego że razem jednocześnie graliśmy w dwójkę i byliśmy w stanie być w podobnym miejscu i w Dying Light'cie, i w Followingu, kiedy się do tego wszystkiego zabieraliśmy i mogliśmy zrobić sobie razem te misje poboczne. Tutaj nie jest to możliwe, bo ja się zabrałem za tego Dying Light'a z czapy, żeby przejść przed dwójką, a nie będę tutaj na przykład pytał Maćka, czy ma czas i brał jakąś jego niesamowicie... O, moja super próba rzucenia tam petard, żeby je odciągnąć. Nie podziałało! Moniczka wkracza do akcji. Nie będę go prosił o przyjście swoją ultra wykokszoną postacią sprzed 6 lat, żeby po prostu mordował wszystko jak leci. No i robił jeszcze raz te same questy co kiedyś. Mam taki plan, że być może uda nam się też zsynchronizować pod kątem dwójki, ale nie wiem, czy też Maciek planuje grać w dwójkę od razu po premierze i czy będzie grał w nią w takim tempie, w jakim będę grał w nią ja. Ponieważ jest to taki troszeczkę wymóg, żeby się nam przyjemnie grało. Nie wiem, jak Dying Light 2 rozwiąże kwestię kooperacji, czy będzie jakieś skalowanie, czy będzie opcja dopasowania poziomów przeciwników, tak żeby, nie wiem, może każdy walczył z takimi, do jakich on jest dopasowany. Czy to w ogóle będzie miało tam sens? Czy może jeden z nas będzie biedniejszy w skille, a drugi bogatsze? Bo też chciałbym zachować ciągłość, rozumiecie? Nie chcę, żeby było tak, że ja mam dużo czasu na granie i nagrywanie odcinków, skończę Dying Light'a dwójkę w przeciągu miesiąca, a Maciek nie będzie miał na przykład czasu odpalić jej przez pierwsze 3 miesiące, potem zacznie grać i nagle ja po pół roku wracam z dodatkowymi odcinkami z Dying Light'a, gdzie gramy razem w misje poboczne. Dlatego ja nawet nie pamiętam, jak nam się to udało wtedy zorganizować, ani jak do tego doszło. Tak, frajer tu kurwa nawet kabelków nie umie połączyć. No, tak więc zobaczymy. Jakby teraz w tym Dying Light'cie to jest niemożliwe, wiem, że pytacie, ale i wiem, że mówiłem, że się to nie wydarzy, ale mówienie do was to czasem jak do ściany, dlatego wolałbym już teraz to zaznaczyć, podkreślić jasno, żebyście nie mieli żadnych tutaj wyobrażeń. Nie, niestety nie będzie Maćka w tej serii. Krótko mówiąc,
działam sobie w tym followingu, udało się tutaj, wyłączam inwazję standardową, Ali naprawił antenę, będzie... Oj, kurwa! No, nawet reaguje na elektryczność, kiedy oglądam elektryczność. Wirale już nie są takie bogate jak kiedyś, tak więc chyba tutaj trochę odpuszczam sobie przeszukiwanie wszystkich naraz, bo zbyt biedni są. Czyli co, zasilanie wróciło na dobre? Na razie działa, ale to stary, przerdzewiały i awaryjny sprzęt. Niczego nie mogę obiecać. Niech będzie, ja się zbieram. Idziesz ze mną? Nie. Tu jest bezpiecznie, tak? Pokręcę się tu, popilnuję tego złomu. Wiesz, żeby nie przestał działać, jak tylko się odwrócę. Tak. Super sobie zajęcie wymyśliłeś. Pilnowanie złomu, żeby się nie zepsuł, jak ty się odwrócisz. To jest naprawdę dobra wymówka, żeby ukryć fakt, że frajerem jesteś i dzbanem i po prostu nie umiesz o siebie zadbać. Anyway, biegniemy przed siebie i robimy dalej misję. Do czego dążyłem, mówiąc o tych wszystkich koopach, misjach, maćkach i tak dalej? Nie jestem pewien, jak dużo mi się uda zrobić tego całego poziomu kierowcy, żeby fajnie rozwinąć ten łazik. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy wychodził Following Dying Light, trochę sobie zdawał sprawę, w jakim kierunku chcą, żeby poszła ta gra, że te wszystkie poziomy legendy, które powprowadzali, update'y, które sugerują, że twórca chce, żebyśmy grali jak najdłużej, maksując te poziomy, zdobywając rzuty, farmiąc wręcz, robiąc tego takie trochę a la mele Borderlands z zombiakami. Bo no ileż można biegać i robić ciągle te same rzeczy, jakby ja kocham tę grę, naprawdę. I pewnie pokocham też dwójkę, ale są pewne granice mojego zainteresowania. Nie jestem gotów robić 400 godzin tego samego, jeżeli nie mam dobrej motywacji, jakichś, nie wiem, randomowo generowanych rzeczy, które mnie napędzają. Jak na przykład Diablo, o, tam można naprawdę spędzić setki godzin. I ja spędziłem setki godzin, ponieważ cały czas miałem poczucie, że robię chociaż trochę coś innego i ten progres był zauważalny. Zdobywałem kolejne części setu, które mi robiły synergię z innymi rzeczami. A tutaj, no co można robić? Jakby masz wszystkie plany w grze zebrane i tylko znajdujesz bronie, które mają większy numerek damage'a, a ja już w tej chwili jestem tak potężny, że no... kroję te zombiaki na ciacha. I tak, jasne, wiem, nie grałem na koszmarze, nie grałem na wyższych poziomach trudności, nie wiem co mówię, nie robiłem New Game Plusa, ale mam wrażenie, że Dying Light to nie jest gra, w którą ja byłbym w stanie i chciałbym grać paręset godzin. O, chłopiec z radia, suka mała, do mnie w tej chwili dzwoni. Dlaczego tak wyzywam dziecko, za chwileczkę się przekonacie. Gdzie są twoi rodzice? Nie żyją, boję się, proszę pana, tuż ze mną jest. Gdzie jesteś? W magazynie, przy tamie, pomoże mi pan? Proszę mi pomóc, proszę. Trzymaj się, mały, już idę. Właśnie, ja już zacząłem zawracać w stronę tamy, ale stwierdziłem, sprawdzę, o kurwa, to dokładnie to miejsce, do którego teraz jechałem. Tylko oczywiście zajmuje mi chwilę odnalezienie tego znacznika. Tak, dzieciak do nas zadzwonił, że potrzebuje pomocy, coś go atakuje, coś tam z nim siedzi, zabili mu rodziców. No więc ja, dobry Kyle Crane, obrońca uciśnionych, zapierdalam tam moim łazikiem, parkuję przed wjazdem i myślę, cholera, no trzeba mu pomóc. Blokując sobie oczywiście wejście łatwo od razu, ale na szczęście kotwiczka w tej grze istnieje i ułatwia mi życie. O, tu super, kurwa, jakieś akrobacje próbowałem robić, ale mi nie wyszło i tylko sobie ręce podziabałem. Wchodzimy do magazynu. Co to tak właściwie robiłeś ze swoimi braćmi? Szukaliśmy skarbu. Weszliśmy przez dziurę w dachu. Dziura w dachu i już wiem, gdzie Dobra, iść. Powiedz mi, gdzie dokładnie jesteś. Hej, mały, hej! Cholera. Podejrzane jest to dziecko, nie? Zaraz się dowiecie, jak bardzo podejrzane jest. Kurwa, poprzybijałbym mu wszystkie zabawki gwoździami do podłogi. A, dobra, bo ja się frustruję, a wy nawet nie wiecie, dlaczego się jeszcze frustruję. No to proszę, proszę, poobserwujcie sobie chwilę, co się wydarzy. Poza tym, że otwieram skrzynię w tych tirach, szukając dzieciaka oczywiście, pędząc mu na pomoc. Myślałem, że będzie zamknięty w którejś z tych ciężarówek, ale okazuje się, że nie do końca. Tutaj dopiero prawdziwa zabawa się rozpocznie po przejściu przez te drzwi. Nagle widzę jakąś podejrzaną tutaj strach na wróble wewnątrz magazynu. Podejrzane, jakie tutaj wróble latają. Strach na wróble? No strach na wróble chyba. Strach na wrony? Nie wiem, Scarecrow. Strach na wrony? Kurwa, strach na wróble? O, skurwysyństwo dzieci się zaczyna. Doceniam owacje, ale jak tak dalej pójdzie, zaraz zlecą się do gryzonie. Wow, można by pomyśleć, że dokładnie o to tym zjebanym dzieciakom chodzi. I pomyślałby kto, zaraz przyjdzie duży. No i przyszedł nasz nowy przyjaciel. Mutant typu standardowego. Tylko, że przez najbliższe parę minut będę próbował się z nim bić, ale jak zauważycie,
są to trudy bardzo mocno zmarnowane. Będę szczery, nie wiem dlaczego ten chłop jest taki wytrzymały i mam wrażenie nie reaguje do końca, przynajmniej tak jakbym oczekiwał, na standardowe sposoby walki z nim. Ja tam już tutaj chciałem w niego jakimś kurwa sprzęgłem albo silnikiem rzucać. To by było w sumie ciekawe, częściami od auta rzucać. Muszą być ciężkie i potężne, ale dobre pytanie jest, czemu je wszystkie jestem w stanie nosić przy sobie, więc może jakby ten dysonans ludo-narracyjny niech działa tutaj w dwie strony. No i cyk, mam jakąś bombę tutaj, petardozę, patrzcie na jego pasek życia. Ledwo kurwa drgnął! Są niebieskie kurwa rzeczy, bomby, granaty, które powinny zadawać jakby duże obrażenia. Więc myślę sobie, dobra, chuj, nic mu nie robię, no to go spróbuję pierdolnąć tym. On jest w ogóle jakimś sprayem pomalowany. Kolorowy cały, nie wiem jak to się wydarzyło, czy może upatrzyli sobie kogoś, kto wiedzieli, że się przemieni niedługo, ale ani mu kurwa nie idzie urwać tego jebanego pancerza, który ma na sobie, ani nie idzie go za bardzo zranić ładunkami wybuchowymi, nie wiem. Dlatego wysnułem wcześniej teorię, którą zresztą widziałem tam w internecie, że te zombiaki mają różne sposoby na pokonanie ich. Tak jak ten właśnie Holler, który jest przeogromny i wasze porady się kończyły na tym, żeby rzucać w niego bronią, bo to jest najskuteczniejsze. Tak coś czujesz, że na tego też jakiś sposób może się znaleźć? O, a teraz wymyśliłem... Nie, to jeszcze nie teraz? Kusza, mina, granaty... Nawet nie wiem, próbuję tutaj znaleźć jakikolwiek sposób na uporadzenie sobie z nim, ale stwierdziłem, kurwa no, spróbuję go po prostu pochlastać. Może rzucę w niego jakąś bronią. Jeszcze nie rzuciłem. Nie, dobra. Teraz chyba przerzuciłem się na miecz, żeby mieć większy zasięg, bo mnie strasznie bolało to, jak gość mnie łapą napierdalał. Ale widzicie, to się odbija od niego. On nie ma pancerza na rękach, przynajmniej nie taki, jaki bym widział. Ale ma wyjebane, ma totalnie wysrane w moje usilne próby zranienia go. I to jest mutant, kurwa, na usługach tych dzieciaków, znaczy... To są na pewno dzieciaki, słychać po głosie, że są dzieci, więc to nie są jakieś wielkie, potężne przechuje, mistrzowie niedźwiedzictwa głębokiej Rosji syberyjskiej. Więc to nie tak, że są w stanie go powstrzymać, bo raczej nikt nie jest. Teraz jak tego ten słucham, to wydaje mi się, że to mogą być rodzice tego dzieciaka. A, tylko że nie wiem, zaczęli czcić mutanta. O, i kurwa tu, rzuciłem mieczem! Kurwa, gdzie mój miecz? Odbił się gdzieś, poleciał do góry. Nie mam pojęcia, gdzie on teraz wylądował. I tak, od razu wam zaspoileruję. Straciłem, kurwa, ten miecz. Nie wiem, gdzie on teraz jest. Próbowałem go tutaj szukać. Nawet się ucieszyłem w pewnym momencie, bo zobaczyłem zielony znacznik. Ale okazało się, że ten zielony znacznik coś totalnie innego reprezentował. Jakieś gówno. Co to jest? O, rurki stalowe i alkohol, super. Ty może tego by się dało spalić, jak tak teraz o tym myślę. Gra mi alkohol podrzuca. Ja jeszcze tutaj oczywiście gazy sobie zbieram. Tutaj już w moim mózgu zakiełkowała ostatecznie myśl, że pierdolę tego mutanta. Nie będę na niego więcej czasu marnował. Na szczęście, o Boże, na szczęście, można było stamtąd po prostu wyjść tak, jak się weszło i ojebać całą sytuację, bo ja bym był naprawdę sfrustrowany, gdybym był zmuszony go zabić do końca. Próbowałem go bić moimi najlepszymi brońmi, rzucałem mu granaty samoróbki i nadal ma tyle życia, ile widzicie. Wyjebane mam w tego mutanta, nie wiem, może wy mi podpowiecie, czy jest jakiś sposób na niego. Czy to jest jeden z tych specjalnych mutantów, którzy potrzebują inteligentnego podejścia, a nie po prostu obrażeń. To byłbym wdzięczny i na pewno by mi to w jakimś stopniu pomogło. Tutaj już chyba niczego szukam, chcę sobie znaleźć jakieś kolejne zajęcie. Moim celem było generalnie dostać się z powrotem do kwatermistrza, żeby odebrać kolejną paczkę z moimi paczka zasobami od zwiadowców, o. Ale też jednocześnie zabrać od niego rzeczy, które się tam znajdują. Mówiliście mi, o weź Tivur tam sobie posiedź przy kwatermistrzu, idziesz spać, wstajesz, możesz farmić części do łazika, a nawet jak ich nie wykorzystasz, to możesz je sprzedać. Ja mówię, kurwa, zajebisty pomysł, nie? Trochę czasu mi to zajmie, ale ostatecznie podziała. Więc stwierdziłem, nie będę się tutaj w tej chwili za bardzo rozszczepiał i jeździł do tych wszystkich miejscówek, ponieważ mam misję główną. Nie wiem, czy tutaj już się zorientowałem, ale postanowiłem sobie, że chcę trochę chociaż zobaczyć, o co ho z tymi akolitami i pojechać na to zebranie, o którym była mowa wcześniej. Dlatego stwierdziłem, dobra, w tym odcinku jedziemy przed siebie, badamy okolice, jakby zahaczamy o rzeczy, które są do zrobienia na szybko, ale moim głównym celem będzie podróż do misji fabularnej, bo tam chyba ten Jazir, którego kiedyś nazwałem panem kebabem. I to by miało trochę sens, ponieważ kiedy grałem w Dying Light'a, to wydaje mi się, że byłem jeszcze na studiach. Nie, nie byłem już chyba na studiach, czekajcie. W 2013, kurwa, no tak, oczywiście wywaliłem sobie łazik tutaj, ale też wasza porada o resetowaniu, chociaż wiedziałem, że da się go resetować.
Czekajcie, ta gra wyszła w 2015 roku na początku, z tego co pamiętam. Ja w 2013 roku, na początku 2013 rzuciłem moją uczelnię i pod koniec 2013 wróciłem na moją kolejną. Ty kurwa, no ja wtedy miałem ostatni semestr chyba studiów w 2015, tak mi się wydaje. I grałem wtedy już chyba we piwnicy w tego Dying Light'a. Co by oznaczało, że wtedy jeszcze chodziłem na kebaby do budek z kebabami. W ogóle jakby wtedy to się chodziło na kebaba do budek z kebabami. Potem w ogóle mniej więcej w tych latach eksplodowało jak szalone, pyszne, weszły Uber Eatsy i tak dalej. Tak więc tak dawno nie byłem w budzie z kebabem, że już nawet nie kojarzę, jak wyglądają sprzedawcy kebabów. Może gdybym często chodził do Turasa na kebasa, to bym prędzej znowu to nawiązanie zrobił, że tak właśnie wygląda Jazir, jakbym miał zaraz kurwa rollo zawinąć na ostrym sosie. Ale no nie wpadło mi to do głowy. Ale miło mi, że przypominacie takie rzeczy. Albo jakieś tam śmieszki z tego, jak z Huntą sobie gadaliśmy o różnych rzeczach. Tak, widzicie, tutaj zacząłem sprawdzać moje zadania i zauważyłem, że tutaj mamy bardzo trudne zadanie oczyszczenia terenu, co troszeczkę mnie zniechęciło, żeby się tym zająć, dlatego stwierdziłem ostatecznie, że pierdolę, jadę w takim razie gdzieś do góry, gdzie sprawdzam, gdzie jest mój cel zgromadzenie. Mamy dotrzeć do oka słońca. Mam nadzieję, że to jest oko słońca, odtwarzanie mam trochę małe, co wymaga ode mnie okrążenia praktycznie całej mapy, więc stwierdziłem, okej. Plan jest prosty. Ja sobie w tej chwili zajadę do naszego kwatermistrza, a potem uderzymy prosto do tego oka słońca. Tam są jakieś różne rzeczy do roboty, ale stwierdziłem, że ja pierdolę, jest 26 minuta odcinka. Ja wiem, że się zajmowałem pierdołami na początku i ten mutant troszeczkę bez sensu zeżarł mi masę czasu, ale finalnie, kurwa, bawię się tak wyśmienicie grając w Dying Light'a. Nieważne, czy robię coś po raz pierwszy, czy po raz 21, cały czas mi to taką frajdę sprawia. I może gdybym cały czas biegał po haranie, tych samych miejscach, robiąc te same rzeczy, to bym się znudził. Ale ten dodatek jest tak niesamowitym rozwinięciem pomysłu z podstawki, że ja się za głowę łapię i zachwycam za każdym razem. Wprowadzili taką świeżość za pomocą łazika, otwartego świata i nowych mechanik, Że ja byłem pod wielkim wrażeniem tego, jak bardzo rozszerzyli moją chęć do grania. Stwierdziłem, że sobie odblokuję strefę bezpieczną po drodze, więc podjąłem się teraz łazikowej wspinaczki na górę, która jakby trochę wychodzi i trochę nie wychodzi, nie wiem, tak zabieram go na naprawdę niebezpieczne przejażdżki. Jakby to było moje dziecko, to prawdopodobnie straciłbym prawa do opieki, ale na szczęście to tylko łazik w grze komputerowej. A więc jest git, mamy antenę, do której zmierzamy. Tak więc following mnie strasznie bawi i dosłownie nie zauważam, kiedy mija tona czasu. Jakby teraz, kiedy komentuję już nagraną grę i tylko siedzę i bawię się ładowarką do telefonu w ręce, to może nie jest aż tak fascynująco. Tutaj oczywiście zablokowałem koła na nieskończonym skręcie i mi się darły prosto do ucha. Że jakby, wiecie, mija 30 minut odcinka, a ja mam takie, ja pierdolę, zrobiłem dwie rzeczy. I nawet nie poczułem tego, że zrobiłem te dwie rzeczy, bo się tak wyśmienicie bawię. Mam ochotę nagrywać godzinne odcinki z tego followinga, ale obawiam się, że gdybym sobie nie narzucał jakichś takich, no w ogóle bardzo odporne zombiaki, gdybym sobie nie narzucał jakichś takich limitów, to obawiam się, że strasznie dużo czasu bym poświęcał na to wszystko. Mogłaby jakość tych odcinków spaść, bo poszedłbym w ilość i długość i nagle by się okazało, że przez pół odcinka bije jednego zombiaka, albo nie, chuj, przez cały odcinek bije jednego pojebanego mutanta i tyle z tego jest. Dlatego staram się trzymać taki balans, jakby to jest coś, o czym nie myślę otwarcie cały czas intensywnie, ale jeżeli ja na ekranie rzucam okiem w bok, to patrzę na licznik OBS-a, ile już minęło minut odcinka i staram się na szybko w głowie obliczyć. Czy to, co do tej pory zrobiłem, jest warte tych 20 minut, które minęły? Czy odcinek jest wystarczająco wypełniony akcją i różnorodnymi aktywnościami, których się podjąłem? Czy zakończenie go za 10 minut będzie, powiedzmy, trochę usprawiedliwione pod kątem przeżytych przez was emocji i jakby ilości kontentu, które pochłonęliście, czy nie? Czy to jest po prostu film, w którym albo zrobię drugie tyle tego, co robiłem do tej pory i będzie miał 45 minut rzeczy pobocznych? Czy może przez 20 minut robiłem rzeczy tak intensywnie, fabularnie, poruszające, że wystarczy mi teraz 10 minut latania dookoła, zbierania nowych questów i domykania poprzednich?
Wiecie, tak to działa. Jakby trudno mi to wytłumaczyć, to dzieje się wszystko w mojej głowie. Czasami nie mogę się powstrzymać, po prostu tak mnie te intensywne, fabularne rzeczy wciągają, że mam wyjebany i robię godzinny odcinek z takich rzeczy. Ale staram się jednak troszeczkę dbać o ten balans, szczególnie, że mamy teraz styczeń, jest 12 stycznia, Dying Light 2 wychodzi już tak niedługo. Zaraz będzie też God of War wychodził, którego nie planuję ogrywać w całości. Oj, nawet teraz mam ten jebany lęk wysokości. No, widać po moich reakcjach na twarzy. Mam nadzieję, że aż tak bardzo wam nie przeszkadza to, że jakby moje usta ruszają się inaczej niż mówi mój głos. Ale stwierdziłem, że zostawię moje reakcje, bo też mogą być interesujące. Więc God of War'a chciałbym wam pokazać, jak działa na PC-cie. Wrzucić na przykład takiego jednego jebacza, kiedy sobie wracam na chwilę do tego God of War'a na jakieś tam godzinkę czy półtorej, żebyście zobaczyli te pierwsze chwile z grą i mogli jej doznać w tych 60 FPS-ach w mojej rozdzielczości renderowanej do 4K, czyli mówię tutaj o 1440p podbitej trochę sztucznie. I potencjalnie podjęli decyzję na temat tego, czy sami chcecie się w God of War'a zaopatrzyć, ponieważ ja już w jedyneczkę grałem, bardzo mnie usatysfakcjonowała, bardzo mi się podobała i to mi wystarczy. I mamy tutaj teraz, jej, jak pierwszy krok dziecka, pierwsza uszkodzona część w łaziku. Tak więc chciałbym wam po prostu tego God of War'a pokazać i tyle. A tutaj jeszcze mamy, wiecie, normalnie jakieś 3 tygodnie rzeczy, które trzeba jakoś wypchać. Ja chcę wrzucać filmy codziennie, minimum jeden film codziennie. Nie wiem, ile mi jeszcze zajmie The Following. Chciałbym przejść GTA 3, skoro jest takie króciutkie, szybkie i prawdopodobnie w 13 do 15 odcinkach uda się nam zakończyć jego fabułę. Z tego, co patrzyłem po innych zagrajmerach. Dlatego też staram się to jakoś wszystko rozdzielać. Tutaj czasami narzekacie, że odcinki są krótsze, że odcinku jest to, jest tamto. A ja naprawdę muszę na to wszystko patrzeć z jeszcze jednej perspektywy, której wy nie znacie, nie do końca tę perspektywę, jakby nie interesuje was to. Wy macie w to wyjebane i jak to kompletnie rozumiem, że macie w to wyjebane. Tak samo jak macie wyjebane w to, że studio, które wypuszcza, nie wiem, seriale Marvela, musi je wypuszczać co tydzień, a nie może tak jak Netflix wszystkich odcinków w jeden dzień, bo wy chcecie oglądać. Każdy konsument ma prawo mieć wyjebane w to, co sobie marketingowo, biznesowo wymyśliła osoba, która mu dostarcza treści. Tak samo jak, nie wiem, no, wszystkiego to dotyczy. Zakupów spożywczych, właśnie filmów, których opóźnienia premiery gier, ale jednak zawsze jest ta druga strona tego producenta, kogoś, kto musi nad tym popracować i jakoś to sobie chce rozłożyć. I jedyne, o co ja was zawsze proszę, to żebyście respektowali moje decyzje dotyczące tego, że ja chcę sobie rozłożyć odcinki i publikować je w taki sposób, w jaki ja uważam za sensowne. Zawsze staram się wam dostarczyć codzienną rozrywkę, bez ustanku, bez większych przerw. No ale jednak czasami po prostu bywa tak, że nie mogę spełnić wszystkich waszych życzeń. Dying Light 2 szykuje się na ogromną grę, dlatego chciałbym zamknąć wszystko, co mam na kanale przed 2. Aczkolwiek chciałbym to rozciągnąć jak najbardziej tylko mogę, żeby mieć jak najmniej przerwy przed 2. Rozumiecie, żeby nie robić dużych luk, bo nie wrzucanie filmów na kanale, na którym się wrzuca filmy prawie codziennie od wielu lat. No YouTube tego nie lubi. Algorytmy tego nie lubią i algorytmy mnie wtedy z nie lubią. Dlatego też, zobaczymy jak to wszystko będzie. Ale tutaj jakąś tyradę YouTube'ową odpaliłem. A ja tutaj sobie chodzę i normalnie tam zbieram od kwatermistrza moje paczki, przesyłki. Ciekawy jestem jak tam teraz moje misje w aplikacji Dying Light'owej. Ostatecznie trochę już straciłem nadzieję, bo niestety zanim ja w tej gierce dojdę do momentu, w którym będę mógł farmić jakby te super dobre mody do broni jak król, czy tam zabójca akurat mogę teraz, czy inne te dające więcej bonusów niż jeden do jednej kategorii, no to niestety ta gierka jest oparta o czas, wysyła się zwiadowców na misję i ta misja trwa na przykład 18 godzin. I żeby dostać z tej misji konkretną nagrodę, to jest tylko szansa, a nie gwarant. W tej chwili, zanim będę miał odblokowaną misję dającą mi moda król, muszę przejść 6 innych misji, każdą trwającą po paręnaście godzin i każda z nich ma jakiś wymóg itemowy. W sensie trzeba pójść na inną misję, żeby zdobyć na przykład baton proteinowy albo zestaw do rozbrajania pułapek, żeby móc pójść na tą właściwą, która mi pchnie jakby fabułę do przodu.
i to strasznie dużo czasu trwa. Jakby ja klikam w tej aplikacji rano i wracam do niej, jak idę spać, bo dopiero wtedy moi ludzie wracają z tych misji. Wysyłam na kolejną. Więc zanim ja do tego dojdę, to pewnie już skończę followinga. Oj chuj, wybuchowy zombie. Tak więc, no niestety, szkoda, że ona nie zaczęła u mnie działać wcześniej. Pisaliście w komentarzach, że wy sobie pykaliście w tą apkę mobilną wcześniej? Dobra, jakiś tutaj patokatol nas woła, żebyśmy mu pomogli, bo ktoś bezcześcił też. Ale tutaj, o, to piękna akcja się szykuje. Dumny z siebie jestem, jak rozwiązałem sprawę. Widzę, o, te skurwysyny biją człowieka. Jo! Przejechali. Tak, to jest jakby... Jakby mi brakowało sposobów na mordowanie przeciwników, to ten łazik tutaj, Tomeczek, naprawdę robi robotę. Próbowałem łamać im kurwa nogi, ale ograniczyłem się do podzielenia go na dwie części i każda dostała po jednej nóżce, tak więc jest sprawiedliwie. Więc niestety łamanie nóg ludzi nie jest takie proste, lepiej działa na zombiakach. Muszę to jeszcze jakoś tak porządnie przetestować. Nie w głębokiej trawie, bo chuja widać. Przedostatni poziom zaufania u okolitów swoją drogą nam się ładuje, tak więc jesteśmy już dość daleko tutaj pchnięci. Dobra, jakby gość tutaj zrobił porównanie, że kopali go jak psa i ja już miałem się odwrócić i zareagować, bo gość coś powiedział o kopaniu psa, już myślałem, że ktoś psa kopie, ale jeżeli kopali tylko człowieka, no to tam da sobie radę, no. Mógłbym pozwolić na zniszczenie ołtarza, chociaż w sumie... Z jednej strony nie dziwię się, że oni takiego mają pierdolca na punkcie tej matki, skoro ona daje faktyczne efekty, nie? Ja też bym wdupcał, nie wiem, suplementy diety, gdyby mi po nich leciały kilogramy jak pojebane. Chyba, że byłyby to tasiemce w tabletkach, to gorzej. Nie wiem, gdybym widział absolutną skuteczność jakiejś rzeczy, to bym w nią inwestował swój czas i energię, i emocje, i duszę, i ciało. Tutaj próbuję obejść trasę. Ta mapa jest taka kurwa ciemna, jak nie jest odkryta. To jest jedyna sytuacja w tej grze, gdzie żałuję, że nie ma starych, dobrych, ubisoftowskich wież synchronizujących, żebym mógł sobie odkryć duże połacie terenu. A dobra, zaplanowałem już trasę, odbijamy w bok i zasuwamy przed siebie. A jakiś tam żołnierzy mamy. Też mnie poprawialiście, że czasami widzę samochody wojskowe w autach, które wojskowe w ogóle nie są. Więc też muszę się zastanowić następnym razem nad tym, jak dokładnie wygląda auto wojskowe, bo ewidentnie nie mam tego wyczucia. Ale tam trudno, na razie jeszcze jestem daleki od craftowania wielu rzeczy w tej grze. I mam takie, nie wiem czemu, niebezpieczne poczucie, że gdybym chciał, to bym mógł skończyć fabułę tej gry w przeciągu 3 odcinków. To może być totalnie nieprawdziwe. Ale nie wiem, ile z misji fabularnych w followingu, ale zaraz będę miał poziom akolity, mam takie wrażenie. Chyba, że ten ostatni poziom wymaga jakichś pojebanie większych ilości tych punktów za misje poboczne. I zaraz bym mógł to ukończyć. O, tu się wyjebałem oczywiście na bok, nie udało mi się na most wjechać. Jakiś tutaj zombiak we mnie pluje. Kiedyś jeden chłop na mnie napluł na przystanku autobusowym. Pamiętam to do dziś. Mieszkałem wtedy z rodzicami w Krakowie na ulicy Marchołta, obok Multikina obecnego, niedaleko. I niedaleko też osiedla Oświecenia. Dobra, typiaro, kto pytał? Daj mi kurwa spokój, jadę się spotkać z tymi... bezlicymi. Bardziej mnie ten kult interesuje niż ty i twój mąż. Jakby trzeba było nie zaczynać od tego, że masz męża, to może byłbym zainteresowany pomóc kobiecie w opresji. Ale jak zajęta już jesteś, to co ja będę z tego miał? Żarcik. I na tej ulicy Marchołta, otóż postanowiłem sobie normalnie pojechać do szkoły, jak codziennie autobusem, no bo tam kawałek do szkoły miałem. I stoję sobie normalnie na przystanku, ja dzieciak w wieku, kiedy ja wtedy byłem, gimnazjum jeszcze nie skończyłem, nie ma już gimnazjum, niektórzy mogą nie zrozumieć, ale miałem wtedy chyba jakieś 13 lat, 14 może. No i stoję sobie i nagle, kurwa, widzę, że jakaś taka paczka dresiarzy wchodzi na przystanek. Takich, wiecie, trochę niebezpiecznych, oczywiście cały garnitur Nike'a przyodziani od stóp do głów w jedną firmę, jedna marka, wierność aż po grób. I słyszę takie chtu! I czuję, że w mój plecak coś uderzyło, jakby nie wiem czy to jest zrozumiałe i czy to jest normalne, ale no da się poczuć, że coś nas gdzieś dotknęło. Może to było połączenie dźwięku uderzenia, ale razem z jakimś takim lekkim uczuciem, że coś dotknęło mojego plecaka. Ale tak było i kurwa, wiecie co, stwierdziłem, pierdolę, to nie reaguję nawet na to, o, tu się prawie zabiłem, nie reaguję nawet na to, bo jakby źle się to może skończyć, jestem małym dzieciakiem, absolutnie nie cwaniakiem, a jakiś 17-18-letni pretendent do tronu króla osiedla Oświecenia nacharkał mi na plecy, więc jakby...
Niech ma. Jakby to ja teraz gram w gierki, oglądają mnie dziesiątki tysięcy ludzi, a on prawdopodobnie, nie wiem, przewija pieluchy w jaskiniach Uzbekistanu. Nie wiem, dziwne porównanie. Dobra, moi drodzy, zbliżamy się w tej chwili do dłuższej scenki fabularnej związanej z matką. Dlatego ja już będę uciekał i zostawię was z tym, co tutaj się będzie działo fabularnie, ponieważ to jest całkiem interesujące, już tego nie będę komentował. Dziękuję za wysłuchanie mojego 40-minutowego pierdolenia o byle czym. I mam nadzieję, że się wam ten odcinek podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie pod nim łapę w górę i obiecuję, że już żaden następny nie będzie taki dziwny, jak był ten. Ale było to ciekawe doświadczenie, fajnie, nigdy już nie chcę tego powtarzać. Przechodzę przez drzwi i się z wami żegnam. Miłego oglądania, to jest fabularne, więc uważajcie, ja uciekam. Bye! Co oni ci zrobili, stary? Teraz zrozumiałem, jak bardzo błądziłem. Otworzyli mi oczy na prawdę, na światło. Pożesz mordę, jakby przedawkował grzybki. Matka jest dobra. Matka jest łaską. Matka jest życiem. Matko błogosławiona przez słońce, wielbimy cię. Matko błogosławiona przez słońce, wielbimy cię. Matko, w objęciach wiatru. Ufamy ci! Matko, w objęciach wiatru, ufamy ci! Matko, pełna łaski, nawiedź nas! Matko, pełna łaski, nawiedź nas! Matko jest dobre! Dzieci słońca, przyjmijcie dar matki i pozostańcie wierni jej drodze! Matka jest życiem, matka nas wspomoże! Matka jest dobrem. Matka jest życiem. Matka nas wspomoże. Matka jest dobrem. Za twe cierpienie. Matka dziękuję ci. Matka nas... Co się dzieje? Matka jest dobrem. Matka jest życiem. Matka nas wspomoże. Matka jest życiem. Matka jest świetna. O kurde! Pozostań wierny drodze, obcy, ponieważ dopiero się rozpoczęła. Kyle. Co się ze mną dzieje? Przyjmij mnie. To niemożliwe. Nie wierzę. Twoje i moje losy są ze sobą splecione. To niemożliwe. Nie wierzę. Uwierz we mnie, Kyle, tak jak ja wierzę w ciebie. Kim ty jesteś? Synu, czy mógłbyś do mnie przyjść? Muszę z tobą porozmawiać o pewnej prywatnej sprawie. Cieszę się, że mogliśmy się poznać, Kyle. Rozumiem, że wciąż czujesz się zagubiony. Nie martw się, zawsze tak jest za pierwszym razem. Taki trans trwa kilka godzin. Trans? Czyli ten gryzoń mnie nie zaatakował, tylko mi się przyśnił? Gryzoń był prawdziwy, ale nie próbuj tego ponownie. Nie jesteś już chroniony aurą matki. Niemniej jednak, twoja dusza i krew zostały oczyszczone. Jak długo będziesz kroczył właściwą ścieżką, będziesz odporny na wirusa. Zawierz matce. Czyń dalej to, co zacząłeś czynić, a otrzymasz odpowiedź na wszystkie swoje pytania. Skontaktujemy się z tobą. Lena? Lena, no dalej odpowiedz! Lena, dzięki Bogu. Posłuchaj mnie uważnie. Nie wiem, jak długo to potrwa, ale jestem odporny.
Widziałem ją. Matkę znaczy, przemówiła do mnie. Wpadłem w jakiś trans, a zombie mnie nie atakowały. Lena? Halo? Szlak